Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Skryplonek. Witamy w kolejnym odcinku Dog Walk Show. Dzisiaj z nami wyjątkowy gość Monika Pyrek oraz moja 13-letnia Bezulka. Dzień dobry, Moniko. Cześć, witam. Cześć. Jest to ogromny zaszczyt poznać Cię i móc tak bezpośrednio porozmawiać. My się poznaliśmy przy okazji plebiscytu Menadżer Roku, tak? Z ubiegłym roku. Jesteś laureatką, gratuluję Ci serdecznie. Dziękuję, byliśmy. Tak. Oboje. Również gratuluję. Moniko, ogromne zasługi dla polskiego sportu i w sensie osiągnięć sportowych oraz wspierania młodych sportowców, ale również osobowość medialna, redaktorka radiowa, a także właścicielka, właściciel posiadacz, z tym jest zawsze problem, tak? Psa, miłośniczka psów, można powiedzieć. I dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać trochę o Bezce, a trochę o Rokim. O Rokim, którego już z nami nie ma, prawda? No niestety, 2 lata temu, 2,5 właściwie już teraz, pożegnaliśmy się, bo mi ciężko zawsze mówić, że zdechł, bo to jest bardzo trudne słowo dla mnie. Nawet wtedy, kiedy musiałam przekazać tę informację dzieciom, to też nie wiedziałam właściwie, co powiedzieć, bo to jest no, trudne do wytłumaczenia, tak, co się stało. Ale rzeczywiście bardzo nam go brakuje, bo był z nami 12 lat i towarzyszył mi w tej takiej dorosłości mojej tak naprawdę. Ja się śmieję, że to była moja pierwsza odpowiedzialność. Że trochę no, tak się przyjęło chyba w tym młodym wieku, że najpierw pary mają psa, tak. A później kolejnym etapem jest dziecko. To jest jakiś taki rodzaj łączący i cementujący związki i też rodzinę, tak? Bo ja uważam, że pies to jest członek rodziny. Dlatego teraz jak mówię o tym, to od razu mam łzy w oczach, mimo że to było 2 lata temu, tak? Ale ciągle czuję jego obecność, ciągle nie odmalowałam ścian w domu, które są gdzieś tam oznaczone. Tak jak się oznaczone, gdzie się wycierał czy tam drapał o ścianę. Ciągle mi się wydaje, że gdzieś go widzę w drzwiach gdzieś tam balkonowych, tarasowych, że chcę wrócić do domu po wyjściu na ogród i obszczekaniu w danej godzinie. On też miał takiego kumpla, się śmieje, sąsiada, z którym generalnie się nie znosił, ale dokładnie, naprawdę z zegarkiem w ręku było widać, kiedy chce wyjść na dwór, bo on chce podbiec do tego płotu i go obszczekać. I pamiętam, że też był taki moment, że sąsiad nie wiedział, że Rokiego już nie ma. A ten pies też z drugiej strony też wyczekiwał czekał, i żeby czekał. Obszczekać, tak swój to rytuał był spełnić. Tak. I no też gdzieś tam się zorientował po którymś momencie, że no, że Rokiego już nie ma tego kumpla, z którym można się tam poprzekrzykiwać przy płocie. Jack Russell Terrier, prawda? Tak. Powiedz mi, skąd go mieliście i czy go jakoś szkoliłaś, wychowywałaś go jakoś, czy po prostu był z wami i towarzyszył ci? No ja dosyć dużo pracy włożyłam, ale też myślę, że dzięki temu zbudowaliśmy jakąś taką bardzo, bardzo bliską więź. To był mój przyjaciel przede wszystkim, ja go tak traktowałam. Myśl o nim zawsze mi towarzyszyła, w moim domu zawsze były zwierzęta. Jak nie koty, to psy, ale zdecydowanie jakby wszyscy w mojej rodzinie byliśmy bliżej psów, więc tych piesków było więcej. Także dla mnie naturalną rzeczą było to, żeby no, mieć tego psa, tak? Żeby mieć tego kogoś, kto czeka na ciebie w domu i zawsze się cieszy, tak? I odwzajemnia tą radość, że cię widzi po prostu. Tak. Stąd też decyzja na psa była od zawsze, ja tylko ciągle się wahałam, tak? Ze względu na to, na ten mój rytm życia sportowy, ciągłe wyjazdy, ciągłe przebywanie na zgrupowaniu. No to jak ja sobie z nim poradzę? Nie mogłam mieć dużego psa, bo bo nawet wyjazdy za granicę, mimo że Rocky z nami latał. Tak? Tak, o, latał super. Samolotem. Także był praktycznie bez przerwy z nami. Ale decyzja tak naprawdę, tę decyzję o zakupie podjął mój mąż, jeszcze wtedy narzeczony,
bo ja przeglądałam hodowlę tysiąc razy. Ja w ogóle byłam miłośniczką Rexia, więc ja wiedziałam, że ja chcę mieć Jacka. Jakby to było dla mnie... Najpierw myślałam o Beaglu, ale później czytałam i słyszałam, że to jest dosyć trudna rasa i mówię, nie wiem, czy w tym moim rytmie życia dam radę go jakoś tam ukształtować i sobie z nim poradzić. W tych pokojach hotelowych chociażby go gdzieś tam, wychować tak, żeby nie robił szkód. Więc kiedy zobaczyłam, przeglądałam kolejną hodowlę i zobaczyłam Rokiego, to tak sobie pomyślałam, że to chyba ten. Jakoś tak spojrzał, te ślepia na mnie spojrzały i wiedziałam, że to on. Ale w dalszym ciągu byłam wycofana, mówię, nie, może. A mój mąż po prostu pojechał do hodowli i to też było bardzo miłe, bo ja byłam na treningu i on przyjechał z tym psem na trening. Więc od razu rekord. Tak, dokładnie. Od razu cudowna chwila. I tam tak ten Rocky się też wychowywał na stadionie lekkoatletycznym tutaj w Szczecinie. Ale tak jak powiedziałam, jeździł z nami na zgrupowania, latał samolotem. Co ciekawe, jak jeździliśmy autem na przykład do Spały, do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, to jest taka mała mieścina pod Tomaszowem Mazowieckim, to on podrywał się. Wiedział, że dojeżdża do Spały, to się podrywał, gdzieś tam zaczynał piszczeć i wiedział, że już jest gdzieś tam blisko. Z kolei, gdy jeździliśmy do Włoch, do Formi, też do takiego włoskiego ośrodka przygotowań olimpijskich, no to tam jego ulubionym zajęciem było latanie za jaszczurkami. To po prostu mamy takie zdjęcie, mój trener zrobił, ja go tam gdzieś asekurowałam, bo on tam po takich niskich drzewach aż wbiegał za tymi jaszczurkami. Także to był jego sens funkcjonowania właśnie we Włoszech, żeby upolować jakąś jaszczurkę. Oczywiście rzadko kiedy mu się to udawało, bo to jest prawie niemożliwe, ale rzeczywiście fajnie się tak przystosował do tego życia, ale wracając jeszcze do pytania, ja od samego początku tak nam powiedziano w hodowli, że Jacki nie są łatwą rasą i trzeba włożyć pracę w takie wychowanie. Dlatego zadałem to pytanie na samym początku, bo wiedziałem, jak to może być z Jackami. No. Dokładnie, mimo że i tak mówiono nam, że ten nasz jest wyjątkowo taki spokojny, więc ja byłam gdzieś tam ja jestem taka zadaniowa, więc ja wiedziałam, że ja muszę to zrobić i najpierw byliśmy w takim przedszkolu dla szczeniaków, a później chodziliśmy na szkolenia i to tak bardzo regularnie, chyba 8 tygodni pamiętam, gdzieś tam chodziliśmy co weekend i też ja w tygodniu, później też bawiliśmy się w agility. Bo też się śmiałam, że te sportowe nawyki muszą gdzieś tam być. Tam też jest skakanie przez tyczkę. Tak, dokładnie. Tak, przez te różne płoteczki, poprzeczki, równoważnie. A Rocky uwielbiał to robić, więc bardzo go to ciekawiło. Gdzieś tam zobaczyliśmy na wybiegu dla psów, kiedy były takie muski, że on sam na to wchodzi. A z kolei właśnie Diana, do której chodziliśmy na szkolenie, ona też prowadzi zajęcia z agility, więc mówię, no to spróbujmy. Nawet tropów próbowaliśmy gdzieś tam. To super dla Jacka, to jest super ćwiczenie. Tak, aczkolwiek tutaj to mi zabrakło konsekwencji w tym wszystkim, ale też gdzieś go tam fascynowało. Co prawda bałam się, że jak pójdę właśnie w tropy, to mi przekopię później cały ogródek, bo to Jacki są norowcami, więc mają takie zapędy. W ogóle właśnie tutaj ciekawostka. Ja w którymś odcinku już o tym mówiłem. Wiesz, skąd pochodzi nazwa terrier? Od terra, od ziemi. No proszę. No rzeczywiście udowodnił mi to parę razy w życiu. Mam takie zdjęcie. W ogóle ostatnio sobie uświadomiłam, że to jest moje pierwsze zdjęcie na Instagramie, które włożyłam. To jest właśnie Rocky, który nie wiadomo dlaczego, ale przychodzi do domu i ma brudną brodę i chyba tylne łapy tylko. Takie czarne aż. Ale tu reszta, wszystko bielusieńki, nie wiadomo co robił, jak robił. Mówię, dlaczego to się... Tak jakby skarpetki miał tylko takie czarne. Mówię, nie no, jak on to wszystko wymyślił, ale później rzeczywiście znalazłam przekopaną grządkę
Tymi łapami. No musieliśmy mocno pracować nad tym, żeby na przykład liście nie leżały w ogrodzie, bo gdzieś tam jeże przychodziły i on próbował, gdzieś tam podkopywał te jeże, bał się ich. On w ogóle był takim śmiesznym Jackiem, bo on na przykład gonił koty, ale je obszczekiwał, się ich jak trochę się bał. Jak się zatrzymał, tak? Tak, jak się zatrzymał, to on po prostu, jak gdzieś tam mu łapą gdzieś tam pokazał, że hola hola, no to on uciekał. Więc to takie też było dosyć ciekawe. I tutaj, dokładnie, ciekawe. Tak, i tutaj Dog Walk Show bawi i uczy, bo jakby teriery, wszystkie teriery spełniają pełen cykl łowiecki, a o tym już wspominałem w którychś odcinkach też, że popatrz, jak pies, na w ogóle pies, nie tylko też koty te dzikie, one wypatrują na początku ofiarę, żeby oszczędzić energię przed pogonią, tak? Czyli ten, jakby sekwencja łowiecka dzieli się na wypatrywanie, potem podchodzenie, ile mogą to podchodzą, dopóki ofiara nie ucieka, potem jest pogoń, chwytanie, rozszarpanie i zjedzenie. Takie są poszczególne elementy. Akurat teriery realizują cały, ale właśnie w przypadku kotów no, może być wyzwanie. Natomiast na przykład goldeny zatrzymują się na chwytaniu. One chwytają już. I koniec. Tak, i dalej. Tak. Natomiast tutaj uwaga, bo sprzedam mój patent, który moim zdaniem może pomóc milionom ludzi na całym świecie. Ja go będę promował. Bo cały czas kombinowałem, jak to mamy teraz młodego goldena, który akurat goldenka, która jest bardzo żywa, nie? Ja z nią biegam, męczę ją strasznie i ona, wiesz, czym bardziej jest wyeksploatowana, tym potem ma więcej energii na drugi dzień. No i jak mi się zdarzy z nią nie wyjść na wystarczająco długi spacer czy bieganie, no to kopię. I kombinowałem, jak to zrobić, żeby temu zapobiec. I słuchaj, jak pies się zdarzy, że zrobi na dworze kupkę, nie? I te psy, one mają swoje miejsca, gdzie kopią, nie? To ja tą kubkę właśnie w to miejsce zakopuję. I on już. Tak, i wiesz co? Też nie rusza. Tak, i drogą eliminacji udało mi się doprowadzić do miejsc takich w moim ogrodzie, możesz kopać tam. Pod huśtawką, pod trampoliną, znaczy nie pod ślizgawką i pod trampoliną. I tam sobie kopię do woli i tak dalej, ale wie, że jak gdzieś wyjdzie tutaj, to za chwilę straci to miejsce, bo tam będzie zakopane wiadomo co. No, dla trawy to jest nawóz, tak. Dla trawy to jest. Ja o tym oddzielny odcinek nagram, bo to moim zdaniem bardzo wielu osobom pomoże, nie? Dokładnie. No takie tipy są bardzo ważne. Ja też jeszcze wracając do tych szkoleń, się bardzo dużo nauczyłam o takich relacjach. Jakby to, co nam się wydaje często, że my na przykład wtedy, kiedy pies zaatakuje jakiegoś innego psa, tak? To my go gdzieś odciągamy i go głaszczemy. Tak, jakby nam się wydaje, że my mu mówimy tam nu, nie rób tak, ale my go głaszczemy, czyli on to odbiera za nagrodę, tak? Czyli za dobre zachowanie. Nagrodą jest po prostu kontakt socjalny. Tak. Kontakt społeczny, dokładnie. Więc on no, nie może nas później dziwić to, że on dokładnie tak samo się zachowa w tej samej sytuacji po raz drugi, tak? Tak. I też mi dopiero to uświadomiono na szkoleniach, także to są naprawdę czasem takie strzały, które ci uświadamiają, no, że pies nie jest do końca człowiekiem, on nie rozumuje w ten sposób, tak? On patrzy na twoje sygnały, na twoje reakcje i to mu daje jakby wskazówki, tak, jak powinien się zachowywać, tym bardziej musimy być konsekwentni. Tak? W świecie kręgowców, zwłaszcza tych żyjących w stadzie, co jest pierwotną karą, która już nam towarzyszyła, kiedy żyliśmy jeszcze w jaskiniach? Wykluczenie ze stada. Prawda? I tak samo działa zupełnie w przypadku psów. Kiedy jest mały szczeniak, matka widzi, że atakuje za bardzo, podgryza inne szczeniaki, to go wyrzuca z gniazda. Żeby miał parę sekund, żeby tego gniazda wrócić, zastanowić się, czy przypadkiem nie użył za dużej siły, czy to już nie jest zabawa. Nie? I potem takie właśnie wykluczanie ze stada, czy niedawanie kontaktu socjalnego, to jest doskonała konsekwencja pokazania tego, że to nie jest dobry sposób. Nie? Czyli to jest tak zwane karanie przez odebranie czegoś, tak? Czyli P minus w kwestii behawioralnej. Bo jest tam nagradzanie dodatnie, nagradzanie ujemne i karanie pozytywne i karanie negatywne. Tak to się brzmi, jeszcze jest wygaszanie. Natomiast w tym przypadku to jest doskonała kara i bardzo się sprawdza w przypadku psów, no i też małp i innych tam kręgowców. No, no pewnie wśród ludzi też. Bo więzienia dlatego mamy, nie? Dlatego więzienia działają, nie? Tak, tak. No to tak, widzę, właśnie sportowcy, zadaniowcy, dajcie mi zadanie od A do Z, zrobimy szkolenie, wypełnimy punkty, będziemy tutaj robić. Okej, okay, no to super. Ba, nawet chodziliśmy na wystawy. O, że no Rocky miał tytuł czempiona. Naprawdę? Tak, nawet go zgłosiłam jako reproduktora. Kiedy ty znalazłaś czas na to, nie? A właśnie wiesz co, robiłam to w takim momencie, którym
Ja miałam jakąś kontuzję, więc więcej czasu spędzałam na rehabilitacji, a w dalszym ciągu potrzebowałam jakichś tam emocji, tak, jakiegoś celu i się śmiałam, że na koniec roku bilans musi być taki sam, medalowy, więc jak nie ja, no to Rocky. Ale też miałam kiedyś taką śmieszną sytuację. Byliśmy na wystawie w Sopocie. Odbierałam ten numer cały, tak, te Rockiego i była taka poważna kolejka, że w ogóle mówię, no nie zdążę, tak, na ten ring dotrzeć i w ogóle zaprezentować go. Ale ktoś tam mnie wpuścił, poprosiłam, wpuścił mnie, biegiem po prostu na ten ring. Wpadłam, w ogóle psa po drugiej stronie trzymałam, nie tak, nie prowadziłam tak, jak trzeba było, w ogóle totalne zakręcenie. No i sędzia oceniający do mnie podchodzi i mówi, no, miałam fioletową bluzkę, mówi, pani w fioletowym, pies nie z tej strony. Mówię, no dobra, nie? No to go przełożyłam. I tak przychodziliśmy etap po etapie i na końcu stoimy w trójkę już do tej ostatecznej oceny. I pan i sędzia do mnie mówi, wskazując na mnie, mówi, pierwsze miejsce. Ja tak patrzę, taka zdziwiona, bo totalnie nic tam nie wyszło. I ja mówię, ja? A on mówi, nie, pies. Pies. Co? Dobre, dobre. Tak, że mówię, to było. Ja się spodziewałam, że powiesz, przywykłam. Ale naprawdę nic nie wychodziło w tym dniu, nic. I tutaj nagle, i jeszcze na koniec, pan mnie ustawił w szeregu. No piękna, piękna historia. Piękna historia. Okej, okay, no to tym bardziej gratuluję, bo tak się zorganizować. I mówisz, że mieliście psa jeszcze zanim mieliście dzieci, tak? To też jest właśnie fajna droga dla wielu osób, nie? Żeby po prostu, bo kiedy pojawia się jakaś odpowiedzialność w związku, powiedzmy sobie szczerze, że na początku, no jak nie ma dzieci w związku, no to życie jest no mniej wymagające, nie? Niż w przypadku, kiedy dzieci się pojawiają, prawda? To są wyzwania, podział odpowiedzialności i tak dalej. No a pies, no cóż, obowiązki związane z karmieniem, z leczeniem i ze spacerami codziennymi już dają pewne jakieś takie podstawy, nie? To prawda. Dla mnie w ogóle, jakby mój mąż wpadł na taki pomysł, że ja potrzebuję jakiegoś towarzysza, żeby wychodzić jakby poza te sportowe rzeczy, żeby mieć taką odskocznię. Od skoków, no. Paradoksalnie, bo ja rzeczywiście, jakby życie sportowca polega na tym, że jesteś 24 godziny w pracy, no bo jak nie trening, treningi kilka, to opowiedz, jest regeneracja. Opowiedz, jak wygląda życie sportowca, który już powiedzmy, że jest na poziomie Mistrzostw Polski? No tak naprawdę wszystko się kręci wokół sportu. Budzimy się rano. No budzisz się rano i musisz odpowiednio zjeść, żeby pójść za chwilę na trening, tak? Żeby ten trening miał sens, żebyś się czuł. Sama jedzenie robisz, tak. Jak jesteś już na poziomie Mistrzostw Polski, czy jakieś dostajesz jakieś diety, czy coś? Samemu jeszcze, to nie ten poziom. Jest ten etap. Nie, znaczy jeżeli jesteś w domu, tak? No bo to w zależności jak jesteś na zgrupowaniach, to tam jest zapewnione, tak? Jest stołówka, to jest zgrupowanie centralne, wtedy krajowe, więc jesteś po do kadry narodowej, no to jakby przysługuje ci ileś tych dni obozowych w różnych ośrodkach przygotowań olimpijskich. Jak już jesteś trochę wyżej, no to masz te obozy zagraniczne, czyli tak jak my jeździliśmy chociażby do wspomnianej formy, tak, do Włoch, ale też do RPA się jeździ. Ja gdzieś tam unikałam dalszych podróży też ze względu na Rockiego. Jedynym zgrupowaniem, na które nie mógł za mnie jeździć, bo nie przyjmowano tam zwierząt do ośrodka, to był ośrodek na Wyspach Kanaryjskich. Taki sportowy, ogromny ośrodek olimpijski, ale też dla amatorów z mnóstwem sportów. No ale tam niestety, mimo że dookoła tego ośrodku były przepiękne tereny, że pies mógł się wybiegać, no to jednak do hotelu mieli taką zasadę, że nie pozwalano. Więc wtedy się śmiałam, oddawałam mojego Rockiego do wspomnianej Diany, która prowadzi też hotel dla psów. I się śmiałam, że mój pies wtedy to był idealny czas dla niego, bo on sobie przypominał wszystkie zasady, wszystkie, czego się nauczyliśmy na szkoleniach. I się śmiałam, że oboje mieliśmy swoje obozy komandosów, tak? Ja tutaj na Wyspach Kanaryjskich, a on tam i jeszcze on tam bardzo często przebywał wśród borderów. I on nabierał takich śmiesznych cech, takich przyruchów borderowych.
Zaganiał też, zaczynał zaganiać, więc to było no, cudowne obserwować, tak? Bo widzisz, jaki wpływ ma też grupa, też innych psów, tak? Że on, tak, to się obstado, tak? Że się obserwuje. To po 2 tygodniach, 3 tygodniach czasem, że ten obóz był dłuższy, no to był jedyny czas, kiedy się rozstawaliśmy. Ale wracając do pytania, jak ten dzień wygląda? Do wątku stada wrócimy jeszcze w naszej rozmowie, tak a propos. No. Także tak naprawdę no to jest jedzenie, trening, jedzenie, jedzenie. Dawaj, tak? Budzisz się, o której się budzi sportowiec na tym etapie? Chcę pokazać twoje życie na tamtym etapie i jeszcze z psem. Wiesz, dla ludzi, którzy nie mają psa, bo mówią, że nie mają czasu. Znaczy, myślę, że późniejszy czas był z dziećmi, już był gorszy, już po karierze sportowej, jeżeli chodzi o zagospodarowanie czasu, ale tam rzeczywiście no, jakby lekkoatleci nie muszą bardzo wcześnie wstawać, tak jak pływacy na przykład, więc gdzieś tam... A dlaczego pływacy muszą wcześniej? Ze względu na baseny, myślę, że... Aha, dostępność, tak, dostępność basenów. Oni mają kilka treningów dziennie i rzeczywiście, żeby tam ten okres na regenerację był między jednym a drugim treningiem, no to niestety muszą wcześniej rano ten pierwszy trening zrobić. Jakby u nas się tego... Są rozruchy, chociaż to jest dyskusyjne już obecnie. Ja zawsze dyskutowałam na temat rozruchów, bo lubiłam spać. I czułam się nieprzytomna takim rozruchu, a niektórzy twierdzili, że tam nie ma właśnie obudzić, a ja tylko byłam bardziej wkurzona później, że muszę wstać. Więc gdzieś tam drogą negocjacji robiliśmy tego jak najmniej. Tak ustaliliśmy z trenerem. Także koło gdzieś 8:00 oczywiście spacer z psem, czasem właściwie pierwsze co, tak, to był spacer z psem, a dopiero później śniadanie też. Później dwójpółgodzinny trening, z powrotem obiad, chwilkę odpoczynku, też spacer z psem. Ja mieszkałam wtedy w centrum Szczecina, więc to też było dosyć trudne, bo mieszkałam na Jagiellońskiej, więc mieliśmy tam taki wewnętrzny mały spacerownik, jak to nazywałam. Ale też, żeby się wybrać na dłuższy na przykład spacer, no to trzeba było już tak gdzieś wsiąść w samochód, tak, i to już było zaplanowane, tak? Ale też Rocky towarzyszył mi na treningach na przykład biegowych i to właściwie do końca, do ostatnich chwil towarzyszył. No to, także teraz A co, trochę czekał czy biegał z tobą? Biegał ze mną, co było to dla mnie i bardzo miłe. I też czułam się bezpiecznie, jak byłam z kimś w lesie na przykład. Ale też z drugiej strony musiałam bardzo na niego uważać, no bo jednak to jest, ma taki, a nie inny, że tak powiem, zew natury, więc też gdzieś tam musiałam uważać na to, czy mi nie pogna w głąb lasu za jakąś sarną, dzikiem, czy jakąś tam zwierzyną. Więc zawsze towarzyszyło mi takie ograniczone zaufanie do niego. Starałam się, gdzieś tam miałam możliwość, to też biegaliśmy na długiej smyczy, jak były jakieś tam szersze ścieżki biegowe, jak były węższe, no to oczywiście go spuszczałam ze smyczy. Także ja wychodzę z założenia, że jakby, tak jak powiedziałam, dla mnie to była odskocznia. Ja potrzebowałam takiego oddechu głowy, w ogóle skupienia się na kimś innym niż na sobie i na treningu, celu, tak? I na tym celu, tak jak mówisz, tak? Bo tam jest bardzo dużo nakładania presji. To nie są tylko treningi, ale to jest regeneracja, to jest jakby taka wizualizacja, oglądanie tych swoich skoków, analizowanie. Jakby cały dzień jest pod to, tak? A też wtedy, kiedy w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Atenach ja wzięłam urlop dziekański od studiów, gdzieś tam konsekwencją było to, że później musiałam indywidualnie ostatni rok zdawać, bo się zmienił tryb studiów i jakby wszystko było trudniejsze niż jakbym w normalnym rytmie kończyła studia. Ale postanowiłam. Ja skończyłam Wydział Prawa i Administracji ze specjalnością Administracja Publiczna na Uniwersytecie Gdańskim. Ale wiesz co, jakby chciałam w tym roku olimpijskim, chciałam się skupić po prostu na całkowicie poświęcić tylko wyłącznie dla celu, jakim był medal olimpijski. To nie wyszło, byłam czwarta. Czwarte miejsce wtedy miałaś. To było najbliżej, prawda? Dokładnie. Ty miałaś piąte chyba jeszcze miałaś, tak, miejsce gdzieś, nie? I piąte, no. I siódme. Tak. Więc... W Pekinie chyba siódme, tak? Piąte w Pekinie, a siódme w Sydney.
I wiesz co, i powiem ci, jak to nie wyszło, to po prostu czułam takie rozczarowanie, że ja tyle poświęciłam i ten, byłam tak zmęczona tym wszystkim, tym patrzeniem tylko w tą jedną stronę, że chciałam mieć jaką odskocznię. I stąd też mój mąż wpadł, ja ciągle o tych psach, ciągle przeglądałam tę hodowlę i on zadecydował za mnie, ale właśnie z zamiarem, że ja na przykład wyjdę na spacer, że ja zapomnę na chwilę o tym treningu, że ja się pobawię z tym psem, że od niego będę dbała. Na zgrupowaniach chociażby jakich, w okresie zimowym my jeździliśmy od grudnia do marca, byliśmy w Spale z przerwą na święta i starty. Czyli ja byłam bite 3 miesiące w hotelu. Nie u siebie w domu, tylko w hotelu, w jednym pokoju. No, gdzie wszystko było tak naprawdę na walizkach, tak? Nie było szansy, żeby stworzyć jakąś tam swoje, sobie atmosferę domową. A ten pies był, no, był takim zalążkiem, tak? Tej rodziny, tego mieszkania. Ale też co ważne, no, ośrodek w Spale jest tak skonstruowany, że jak wejdziesz do niego, to przez 3 miesiące możesz nie wyjść. Tak. Serdecznie dziękujemy za obejrzenie części pierwszej rozmowy z Moniką Pyrek. Drugą część znajdziecie na naszym kanale Dog Walk Show. Dziękujemy również hotelowi Dana za użyczenie swoich przepięknych wnętrz na naszą rozmowę. Dziękujemy, że jesteście z nami. Partnerem Dog Walk Show jest firma Dogcessories, która produkuje innowacyjne smycze Idealish, a także inne akcesoria dla psów w kategorii premium i super premium. Bardzo prosimy o Wasze komentarze i sugestie, z kim jeszcze moglibyśmy się spotkać w kanale. Bardzo prosimy o wyrażanie swoich opinii, najlepiej w postaci kciuków w górę. Wasze subskrypcje pomagają nam rozwijać kanał The Dog Walk Show, także nie zapominajcie o kliknięciu subskrybuj i dzwoneczka.